Osada Widmo. Kłomino. Osada Widmo znajdująca się 12 km od miejscowości Borne-Sulinowo. Powstała w latach 30. ubiegłego wieku i była zamieszkiwana przez Niemców. Miała być zapleczem magazynowym dla poligonu w Bornem-Sulinowie. Po wybuchu II wojny światowej zorganizowano tutaj międzynarodowy obóz jeniecki, do którego trafił m.in. Leon Kruczkowski. Po wojnie Kłomino weszło w skład garnizonu Armii Radzieckiej i nosiło nazwę Gródek. Rosjanie wybudowali tutaj bloki, szpital, garaże, sklepy i kino. Miasto było samowystarczalne. Znajdowało się tam wszystko, co było potrzebne do wygodnego życia. W okresie powojennym rozebrano tutaj 50 budynków niemieckich, by odzyskać cegłę do budowy Pałacu Kultury w Warszawie. Kłomino zostało opuszczone przez Rosjan w 1992 roku, zaś w 1993 roku zostało włączone do polskiej administracji. Dziś jest osadą widmo z kilkoma zaledwie blokami. Swego czasu Kłomino zostało wystawione na sprzedaż za symboliczną kwotę 2 milionów złotych, jednak nie znalazło nabywcy i władze podjęły decyzję o wyburzaniu budynków. Docelowo mają pozostać tylko 4 budynki. Jeden będący własnością gminy Borne-Sulinowo, 2 Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i 1 blok prywatny. Zobacz również inne nasze filmy. Polub nas na Facebooku, odwiedź nas na www.urbex.su oraz subskrybuj kanał.